Dzień dobry Państwu, Marc Navarro oficjalnie został nowym zawodnikiem Arki Gdynia. Hiszpan podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca tego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny, ale ze strony klubu. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym dowiecie się wszystkiego co najważniejsze o nowym zawodniku drużyny z Trójmiasta. Na samym wstępie prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu bardzo mi pomożecie, gdyż ten materiał trafi do większej rzeszy odbiorców i też subskrybujcie kanał Futbolowy Świat, aby kolejnych takich filmów po prostu nie ominąć. Zacznijmy od sylwetki Marca Navarro. Jest to prawy obrońca, który może zagrać też na kilku innych pozycjach, gdyż poradzi sobie też na wahadle, może zagrać w trójce defensorów jako ten prawy środkowy obrońca, do tego może zagrać na lewej obronie, czy też nawet na skrzydle, zatem jest to piłkarz bardzo uniwersalny. Obecnie ma 28 lat, 1,88 m wzrostu i całkiem ciekawe CV, gdyż jest wychowankiem FC Barcelony, grał również dla Espanyolu, Watfordu oraz Leganes, a ostatnio reprezentował barwę amerykańskiego El Paso. Jak dotychczas podczas całej swojej kariery rozegrał 131 spotkań, w tym 35 w La Liga, 6 w Championship i 2 w Premier League, zatem ma całkiem spore doświadczenie na dosyć wysokim poziomie. Jego obecna wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 250 000 euro, natomiast Arka oczywiście ściągnęła go bez odstępnego. Był wychowankiem Barcelony, grał w Hiszpanii, grał w Premier League, dlatego nasuwa się pytanie, dlaczego mu nie wyszło, no bo jednak nie bez powodu trafia do Arki Gdynia i wydaje mi się, że jednym z czynników, które mogły mieć na to wpływ, były kontuzje. Gdy spojrzymy sobie w historię jego kontuzji, to przede wszystkim rzuca się tam w oczy to, że zerwał więzadła krzyżowe w wieku 20 lat. Przez to nie grał 182 dni, opuścił sporo spotkań i to też w pewnym stopniu zahamowało jego rozwój. I te kontuzje się go trzymały, bo praktycznie w każdym kolejnym sezonie jakąś łapał. Uraz uda i naderwanie włókna mięśniowego w sezonie 16-17, skręcenie kostki w sezonie 17-18, uraz więzadła krzyżowego w sezonie 18-19, rozerwanie ścięgna w sezonie 19-20 i uraz uda w sezonie 20-21. No miał sporego pecha do tych kontuzji. Jak wyglądała jego kariera krok po kroku? Zaczynał w Barcelonie, natomiast tam już bardzo wcześnie się nie przebił, przez co szybko trafił do Espanyolu i reprezentował tamtejsze młodzieżowe drużyny. W La Liga debiutował w wieku 21 lat i naprawdę miał wejście smoka, gdyż w swoim debiucie strzelił bramkę, do tego w kolejnym meczu również trafił do siatki i do tego zaliczył asystę. Szybko stał się podstawowym defensorem Espanyolu. Do tego był pupilkiem Quique Sáncheza Floresa, który najpierw prowadził go w Espanyolu, a później w Watfordzie. I właśnie to ten trener miał spory udział przy tym transferze Marca Navarro do Anglii. Na poziomie Premier League po prostu sobie nie poradził, dlatego też został wypożyczony do Leganes, gdzie też furory nie zrobił. Wrócił po roku do Watfordu, natomiast ten grał już w Championship, ale nawet na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii specjalnie swoich okazji do gry nie dostawał. Po wygaśnięciu umowy z Watfordem musiał poszukiwać nowego pracodawcy i jak sam wspominał w jednym z wywiadów, po zakończeniu tego kontraktu nie mógł znaleźć drużyny, którą chciał. W końcu padło na El Paso, czyli zespół występujący w USL Championship na drugim poziomie rozgrywkowym w Stanach Zjednoczonych. Do tego transferu przede wszystkim namówił go Koke Vegas, czyli jego dobry, stary znajomy z drużyn młodzieżowych Espanyolu. Był to czas na przebudowę jego kariery i spróbowanie czegoś nowego, bo pozostawał już bez klubu półtora sezonu. Na zapleczu MLS prezentował się naprawdę bardzo dobrze, był jednym z bardziej wyróżniających się piłkarzy właśnie w tej lidze, do tego miał 4 asysty w całym sezonie, najwięcej w swoim zespole i też biorąc pod uwagę wszystkich piłkarzy w tej lidze, był drugim zawodnikiem w USL Championship pod kątem stworzonych szans dla swojej drużyny, zatem te walory ofensywne mógł uwypuklić właśnie na nieco niższym poziomie. El Paso chciało, aby Marc Navarro pozostał w ich zespole, natomiast jest to tylko i wyłącznie druga liga w Stanach Zjednoczonych, a El Paso to też nie jest zespół stopu tejże ligi. Marc Navarro zatem ponownie został wolnym piłkarzem i po kilku miesiącach trafia do Arki Gdynia. Historia bardzo ciekawa, ze wzlotami i upadkami, natomiast najważniejsze jest to, jakim piłkarzem jest Marc Navarro. Gdy spojrzymy sobie w statystyki, taką jego pozytywną cechą jest to, że częściej podaje do przodu niż do tyłu. Chociażby w swoim piku w sezonie 17-18 średnio na mecz notował 11 podań do przodu i zaledwie 8 do tyłu, zatem ten piłkarz nie boi się gry ofensywnej. Analizując fragmenty jego występów, można dostrzec, że posiada całkiem niezłe dośrodkowanie z głębi pola. Biorąc pod uwagę, że Arka Gdynia posiada Karola Czubaka, może ta drużyna to całkiem nieźle wykorzystać. Jest to piłkarz prawonożny, natomiast gra lewą nogą też nie sprawia mu problemów. Jest to zawodnik, który często szuka gry do środka, często schodzi właśnie do centralnej strefy boiska, szukając jakiegoś strzału, szukając dośrodkowania właśnie lewą nogą i nie ma z tym żadnych problemów. Do tego trzeba przyznać, że jest to piłkarz dosyć szybki i dynamiczny jak na swój wzrost. kontakt, nie ma problemów, aby urwać się przeciwnikowi. W defensywie jest to piłkarz bardzo zdecydowany, często decyduje się na bardzo ostre zagrania, często nie kalkuluje ten zawodnik, wszystko aby po prostu przerwać akcję. Grając w Hiszpanii w defensywie wyróżniał się przede wszystkim tym, że był zawsze dobrze ustawiony, zawsze był tam gdzie trzeba i często po prostu dzięki temu dobremu ustawieniu na boisku przerywał akcję przeciwnika. Marc Navarro posiada jednak też swoje wady. Przede wszystkim grając w La Liga był troszeczkę jednowymiarowy, często schodził do środka i było to czasami bardzo czytelne. Dośrodkowywał, strzelał, natomiast brakowało czasami takiej gry kombinacyjnej i generalnie w top 5 niczym za bardzo się nie wyróżniał. Natomiast grając na nieco niższym poziomie w USL Championship, jego atuty ofensywne były nieco bardziej uwypuklone. Tam potrafił zrobić dużo szumu na prawej flance, dobrze dośrodkować w pole karne, wejść z sukcesem w pojedynek 1 na 1, więc grając na nieco niższym poziomie spisywał się po prostu lepiej. Problemy w Stanach Zjednoczonych były tylko i wyłącznie na początku i wynikały one z tego, że po prostu nie grał regularnie. Wcześniej 1,5 roku był bez klubu, trenował tylko i wyłącznie indywidualnie, więc na samym początku zdarzały mu się proste błędy wynikające z jakiejś niedokładności czy też frustracji. Co Marc Navarro może dać Arce Gdynia? Warto odpowiedzieć sobie również na takie pytanie i moim zdaniem przede wszystkim będzie to alternatywa dla Przemysława Stolca. Wcześniej byli to m.in. Marcel Predenkiewicz, który na wiosnę nie dostaje jednak aż tyle szans co jesienią, i Kasian Lipkowski, którego w dłuższej perspektywie Wojciech Łobodziński raczej widzi na boisku nieco wyżej. Konkurent dla Przemysława Stolca na prawej stronie defensywy zatem się przyda. Do tego uniwersalny. Jest to piłkarz, który może zagrać na kilku pozycjach. Jeśli wypadnie Gojny na lewej stronie defensywy, może tam zagrać Navarro. Jeśli Wojciech Łobodziński chciałby wrócić do trójki defensorów, no to Navarro może zagrać zarówno na prawym środku defensywy, jak i na wahadle, czy też nawet przy konieczności na skrzydle, bo również w przyszłości na takiej pozycji grywał. Do tego, gdy spojrzymy sobie na atuty tego piłkarza, które wymieniłem przed chwilką, trzeba przyznać, że idealnie pasuje do Arki Gdynia. Dlatego zupełnie nie dziwi to, że sam Wojciech Łobodziński wyszedł z propozycją sprowadzenia Marca Navarro. I przede wszystkim Arka Gdynia tym transferem niewiele ryzykuje. Kontrakt do końca tego sezonu, więc jeśli Marc Navarro się sprawdzi, no to zostanie na kolejny sezon ze względu na to, że jest ta opcja przedłużenia na kolejny rok ze strony klubu, a jeśli się nie sprawdzi, to po prostu Marc Navarro odejdzie. Zatem Arka tylko i wyłącznie na tym ruchu może zyskać, a może zyskać naprawdę całkiem ciekawego piłkarza, bo może ten zawodnik nie przebił się na dłuższą metę w ligach top 5, natomiast na drugim poziomie rozgrywkowym w Stanach Zjednoczonych, gdy złapał pewną regularność, prezentował się całkiem nieźle, wyróżniał się na tle innych zawodników w tej lidze, a do tego miał też swoje dobre momenty, chociażby w La Liga. Zatem jest to transfer bardzo ciekawy i zobaczymy, jak poradzi sobie na pierwszoligowych boiskach. Na samo zakończenie chciałbym podziękować osobom, które pomogły mi w realizacji tego filmu, które przedstawiły mi wiele ciekawych informacji na temat tego zawodnika, gdyż śledziły go na co dzień, czyli Kamilowi La Liga fan, Katarzynie Przypiórce oraz Bartowi Kierowi. Dziękuję Wam serdecznie, gdyż bez Waszej pomocy ten materiał po prostu by nie powstał. Co Wy sądzicie na temat tego transferu? Dajcie znać w komentarzach, a ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców. Subskrybujcie kanał Futbolowy Świat, aby kolejnych takich filmów nie ominąć, a tymczasem Maciej Skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia.